Na twoim próbuję nie gumować. Dobra, to siadaj. To masz bieg wbity. Dobra. Jak jeździłem jednym takim większym enduro, to jeździłem KTM-em LC4 620. Aha. No to jak stałem, jak dawałem gazu, to ręce wyrywało. Aha, aha. Trójka, było zostawione na trójce. Jedynka w dół, reszta do góry. Tak, jedynka na dół, reszta do góry. Tak. Sprzęgło w dół. Git. Okej. Naprawdę super maszyna. Ty! Ogar przy tym to się chowa. No. Tylko sentyment do ogara, nie? I że tyle pracy tam było włożone, nie? Odpycha się, powiem wam. Jazda tym sprzętem, naprawdę. Też Filip dużo roboty włożył w ten sprzęt. I luz nawet wbiłem, kurde. Kurczę, powiem ci, że no nie ma porównania. Wiesz co, pierw z krosa inaczej. Tu pierw musisz zejść, potem stopa. I tak samo jak wchodzisz na krosa, to samo, bo wiesz co, bo może stopę urwać. Bo on jest wysoki, wiesz, i teraz jak wsiadasz, tak, nie? O, coś takiego, nauczę cię wsiadania na krosa. I jak schodzisz, to samo, nie? Patrz, tak, nie? I tylko bach. Bo one są wysokie, no. Tomek ma na przykład takiego wysokiego, nie? Bo ja to mam wycięte. No. Ale rwie przepotężnie. No to rwie, nie? Nie ma sakrycznie, łooo. Lekko gazu, a to już no. Nie. Jaka to jest pojemność? 350. 350. Ile koni? No koło 50 chyba, 48. Coś takiego. Ja to na to nigdy nie patrzę, wiesz? Tak samo na VMAXa, ale powiem ci, ten z tego... Czekaj, jeszcze go odpalę, tylko ten wydech bym od... Ale powiem ci, fajnie, no tym się jedzie naprawdę fajnie. Opuść siedzenie, to u kogo? Oprzeć siedzenie, jak już, to tylko u tego Szczepana, na Podhale. Aha. Ja też mi do bety będzie robił. No, bo ja za... Wyślę ci dzisiaj jego telefon. Dobra. Tylko się powołaj na mnie, to będziesz miał taniej. Dobra, dziękuję. To jest firma, oni obszywają i samochody, wszystko. A widziałeś, jak zrobił mi skutera? No, widziałem. Czad, nie? Ja też bym chciał właśnie te rieju tutaj w jakiejś kolorowej nici czy coś. No. Jakieś obrysówka, nie? On po prostu ma tyle pomysłów, tylko mu zdjęcie motocykla, wysyłasz zdjęcie siedzenia, wysyłasz mu siedzisko i masz... I on robi projekt.
I robi projekt i ci wysyła i ja to w ciemno wziąłem ten mój na skutera, naprawdę. On mi zdjęcia nawet nie wysłał, jak to będzie wyglądać, bo jak ja bym mu powiedział, to by gówno wyszło. No tak. Bo bym powiedział, a bo tu bym to, tu bym to, a on to tam dopasował. A to jest gościu, co tylko na kole śmiga. Tylko? No, znaczy nie no, w terenie też, nie? Ale uwielbia na skuterze, na krosie i tylko ciągle jedno koło. Ma chwilę wolną, bach i jedzie, nie? Tak jak ja i ty. Ale ci powiem, nie no. Ogar to jest sentyment, nie? Bo po prostu tam było kupa roboty włożona. To już nie chodzi o samego Ogara. Ale wiesz, że on tyle przemierzył, tyle jeździł. A widziałeś mój wpis na stronce? Nie. Ogar powraca. Coś ty. Mam go z powrotem. Coś ty, odkupiłeś go? I co, będziesz go robił? Będę robił, ale nie już z tym silnikiem, nie? Nie ze 190, teraz pod MRF-a 140 wtedy, tak jak było kiedyś, nie? Aha, czyli 140. Tak, kolega kupił do Derby Sandy po stapie, kupił 150. To też przejechałem się tym, to naprawdę fajnie się to kręci, fajnie to wstaje. Czyli albo 140 jakąś dorwę, albo te Moretti teraz są nowe silniki. No. 170 tak myślę. Tylko, że mówią, że to z sześciami ciężko i w ogóle. Aha. No, ale zrobię go jeszcze lepiej niż był, tylko że to już będzie taki temat odległy. A powiedz, z którego roku jest ten silnik? To jest akurat silnik, taka wyszła sytuacja. To jest silnik sprzed lifta R-ki. Czyli no, między 08 a 013. No. 08-13. No. Bo kupiłem silnik do Rieju od po lifta. No i złożyłem go tam wszystko, wymieniłem, tam był do wymiany wałek rozrządu, regulacje zaworów. No i był cylinder, ale cylinder już taki, no niby wydawał się ładny, ale złożyłem silnik, złożyłem wszystko, pojechałem się przejechać. Odpuszczam gazu, dodaję gazu, a to chmara niebieskiego dymu. Aha. No i ten, no i zdjąłem ten silnik, no a że motobazar był w Toruniu. No. To musiałem jechać, no to szybko wyjąłem silnik z mojej R-ki, włożyłem, no i jechaliśmy. Aha, aha. Teraz jest z mojej R-ki silnik. No, no, no. No, tylko że mówię, jeszcze tam trochę właśnie kopci na czarno, ale nie wiem, czy to za dużo paliwa dostaje, czy coś. Może dostaje za dużo paliwa. No być może. Ale ci powiem, projekcik fajny, ale te... To dałeś do malowania? Co? Koła? Dałeś koła? Koła sam malowałem. Sam malowałeś? To jest Candy Violet, tylko że na kołach to taka trochę słaba sprawa, że jeden po prostu, nie wiem, ryśnięcie czy coś i już schodzi lakier, nie? Aha. Ale u lakierek jest ładny. To koła, piasty, to na przykład, korek. Aha. To wszystko w Candy Violet. Tutaj te wieżyczki. Aha. O, tu na przykład zrobiłem Malwinie prezent. Wie? Rieju MRT50. Siema. Widziałeś? Moto zakręcona. Moto zakręcona. No i też jeszcze chciałbym pozdrowić na odcinku. Nie wiem, czy ogląda, czy nie ogląda. Olka Frączaka. O, pozdrawiamy Olasa. Motor od niego. Będziemy się ścigać z Olasem? Jak przyjedzie? On swoje Rieju. A ty swoje. Przyjedzie, pisał, że w kwietniu. To co, jeszcze polatamy na tym kole, nie? A poczekaj, ja mam jeszcze jedną kamerę, tylko nie wiem, gdzie ją dać, żeby coś nagrać. Nie wiem. No bo najlepiej razem jechać, nie? Tylko czy coś się nagra, coś fajnego? Jakby... Muszę poćwiczyć trochę te przypinki biegów, bo to jest jednak 125, to nie ma co poczekiwać. No. Ale powiem ci, od dołu jest mocna. No i to jest trysk, nie? No. Trysk. Od dołu idzie. Tutaj schowałem pompę paliwa, idzie z tym. Mam sobie kranik tutaj, nie? Właśnie elektrykę muszę upchać. Bo elektryka jest z Yamahy WR. I no to są bezpieczniki, to jest przekaźnik, muszę tak jakąś się tu upchać, żeby to wszystko się pomieściło. Gdzieś do góry. No i tu mam właśnie kranik, nie? Aha. Z kranika jest do pompy paliwa, z pompy paliwa jest tu regulator ciśnienia, aha, a dalej jest do wtrysku, nie? No i na przykład jak skończy mi się paliwo, bo nie mam czujnika poziomu. A. To mam po prostu otwarty kranik, prosto, czyli jest otwarty. Jak się skończy paliwo, to wrzucam rezerwę i tam jakieś... 1,5 litra, 2 litry mam rezerwy. No, 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 no. Dobre rozwiązanie. Ale tu ten filterek fajnie dałeś. No. O, jest bomba. Ci powiem. Ale mówię, z tym wydeszkiem ja bym go, kurczę, trochę tutaj, wiesz, zmienił i zobaczysz, że on będzie jeszcze mocniejszy, nie?
albo po prostu jak mają ten. Bo rozumiesz, bo teraz spaliny, nie, one nie mają gdzie się zatrzymać, one idą tak sobie włach, nie? No. Włach, a jak go coś tam jeszcze by przytrzyma, albo power bombę tutaj jeszcze właśnie, jakąś. Właśnie, na AliExpress można kupić power bombę, no, nie? No, to wiesz, to nawet już ten wydech by mógł zostać, tu byś gdzieś jeszcze zamocował, one takie chyba są gdzieś. Tak. Tyle by ci tutaj no weszło. Na przykład w RC mojej, jak mam wydech Lowinsa, to jest power bomba, nie? I lepiej to strzela, i lepiej to jedzie. No, ale no, podoba mi się ten projekt, powiem ci, naprawdę, no. A Malwina to będzie tak zadowolona, że szok, nie? A wie o tym? Wie o tym. Wie, czyli nie zdradzimy żadnej tajemnicy. Nie. Jeszcze będę mieć jeden projekt, zaczynam go. Aprilia RS50, ten ścigacz taki. No. Przedlift, ten z pojedynczą lampą. No. I będę też robić swapa na R-kę, 125. Miał być chiński. Ale ten, ale nie chcę się bawić w te chińskie silniki i ten, i... Wszystko od R-ki będziesz zakładał. No, no i silnik od R-ki... A ile taki silnik kosztuje, powiedz? Ja kupiłem, stan nieznany, że po prostu obracał się i był kompletny, kupiłem za 1000 zł. To nie jest dużo. Teraz mi się udało kupić kolejny, za 200. No to popatrz. No, za 200 udało mi się kupić, bo gościu po prostu leży, i nie ma co z nim zrobić, no i po prostu powiedział, ile mogę dać za niego. No mówię, tak po prostu powiedziałem, że 200. Może pasuje mu, no i wysłał mi. Luks. Jeszcze silnik w przejściach kupiłem za 3,5. Tam nie ma głowicy, cylindra, takich rzeczy, tam dupereli. No i ten. No i ten kupiłem, nie, ten jest R-ki, ale ten co był w rieju pierwszy, to był właśnie ten za 1000 zł. No i cylinder będę musiał tylko zmienić, no i włożę go z powrotem, nie? Ale sobie fotę zrobimy. Zobacz, jaki zachód jest. Tylko kurczę, coś czuję, że zrobimy dwie foty. Dzięki. No, a z kolei wiesz, już takie motocykle szosowe, dlatego się inaczej z nich schodzi, bo one są ciężkie i dlatego i są niskie, nie? No. No, w ścigach na przykład już od razu się stopka wyciąga. Od razu? No i siadasz ze stopą, nie? Bo i tak samo zsiadasz. Tak, tak. No bo są ciężkie, cię przerzuci i co, nie? No. Porysujesz, ja tak kiedyś zrobiłem i pani galę obaliłem, nie? No, to był płacz. Powiem ci, powyrywałem sobie cały bark, bo trzymałem go do końca, wiesz? No, trzymałem go do końca, żeby wiesz, żeby się nie porysował. Tak się trochę porysował, ale nie aż tak, nie? No. To ci powiem, że chyba 2 miesiące to bark miałem wyrwany cały. Nie. A widzisz, jakie poświęcenie dla motocykla? To co, śmigamy, nie? Jeszcze chwilę pośmigamy, bo to która będzie godzina? Już zachód się zbliża. No już 19:17. No to jeszcze parę przelotów i będziemy zwijać się. Na święconkę przyjedziesz? Mhm. Na święconkę? Mogę przyjechać. W sobotę o 12:00. O, dobra. Przyjedź. A my jeszcze mały trening na kole zrobimy i będziemy się zwijać. Dobra.